Witajcie, porozmawiajmy o różnych poziomach i typach wymagań. Jest to temat, który budzi nie lada kontrowersje, sprawia nie lada problemy, dlatego że w zależności od różnych źródeł, od różnych podejść, możemy mówić o kompletnie różnych typach wymagań, o kompletnie różnych poziomach. Spróbuję to uporządkować. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest wymaganie. Wymaganie to potrzeba interesariusza. To jest coś, co jest potrzebne interesariuszowi po to, aby zrealizować jakiś cel. Osiągnąć jakiś cel. Czyli z tego wynika, że wymaganie powinno czemuś służyć, mieć uzasadnienie. Kolejny aspekt definicji wymagania mówi o tym, że wymaganie to pewna właściwość, którą nasz system powinien posiadać. Innymi słowy, wymaganie niekoniecznie pochodzi od interesariusza, może też być inną cechą systemu, cechą wynikającą z innych źródeł, jak na przykład ze standardów branżowych. Trzeci aspekt definicji wymagania kładzie nacisk na to, że wymaganie musi mieć formę udokumentowaną. Tak wygląda definicja. Same te wymagania dzielą się na przeróżne typy. W zależności od źródła możemy mówić o wymaganiach systemowych, software'owych, wymaganiach na rozwiązanie, wymaganiach funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, jakościowych, pozafunkcjonalnych, użytkownika itd. Tego jest masa. I teraz, jak się w tym gąszczu odnaleźć? Spróbuję to uporządkować, posługując się kilkoma źródłami. Będę nawiązywać do Babok Guide, do przewodnika opracowanego przez organizację AIBA. Będę bazować na certyfikacji IREP CPRE i na słowniku IREP. Będę też bazować na modelu jakości oprogramowania na standardzie ISO AIEC. Zacznijmy od Baboka. Babok wskazuje kilka różnych typów wymagań. Mówi o wymaganiach biznesowych, wymaganiach interesariuszy, wymaganiach rozwiązania, które z kolei się dzielą na wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne bądź niefunkcjonalne. W oryginale wymagania pozafunkcjonalne brzmią jako non-functional, więc teoretycznie możemy je tłumaczyć równie dobrze jako niefunkcjonalne. Warto zwrócić uwagę na to, że w ujęciu Baboka wymagania niefunkcjonalne to inaczej wymagania jakości usług. Do tego mamy jeszcze wymagania przejścia. I teraz, jak ta klasyfikacja powinna być interpretowana? Wymagania biznesowe uzasadniają, dlaczego w ogóle dany projekt, daną inicjatywę podjęliśmy. One odnoszą się do celów biznesowych, wyjaśniają, jaka wartość biznesowa będzie wynikiem realizacji projektu. Wymagania interesariuszy to opisy potrzeb interesariuszy. Przykładowo, wymaganie użytkownika jest konkretnym typem wymagania interesariuszy. Wymagania biznesowe i wymagania interesariuszy opisują warstwę potrzeby, co jest potrzebne. Natomiast wymagania rozwiązania wchodzą już w przestrzeń rozwiązania, konkretnego jakiegoś systemu bądź innego produktu. I wymagania rozwiązania mówią o tym, jak ma działać system. Te wymagania dzielimy na funkcjonalne i na niefunkcjonalne. Do tego mam jeszcze wymagania przejścia. Wymagania przejścia, czyli swego rodzaju wymagania tymczasowe. To są wymagania potrzebne do tego, żeby przejść, stąd nazwa, ze stanu SS, ze stanu obecnego do stanu docelowego. Przykładem takich wymagań może być na przykład wymaganie dostarczenia szkoleń użytkownikom albo zmigrowania danych. To są wymagania przejścia. Wymagania, dzięki którym nasze rozwiązanie, nasz stan to be będzie działać prawidłowo. Tak przedstawia się klasyfikacja Babok Guide. W IREP zaczynamy od wymagań biznesowych. W IREP również zaczynamy od wymagań biznesowych, które mają w pewien sposób reprezentować cele biznesowe, mają wyjaśniać, dlaczego dana inicjatywa jest podjęta. Następnie, podobnie jak w Baboku, mówimy o wymaganiach interesariuszy, których szczególnym przypadkiem są wymagania użytkowników. Podobnie możemy mówić o wymaganiach administratorów dla przykładu. No i schodzimy do poziomu rozwiązania. I tu jest drobna różnica w nomenklaturze. W Baboku mówimy o wymaganiach rozwiązania, solution requirements. W IREP mówimy o wymaganiach systemowych, system requirements. Kolejna drobna różnica jest na poziomie klasyfikacji wymagań systemowych. W IREP wymagania systemowe dzielimy na wymagania funkcjonalne, które odnoszą się do funkcji, do zachowania systemu, jakościowe, do tak zwanych atrybutów jakościowych. Innymi słowy, wymagania jakościowe opisują, jak system działa, jak realizuje swoje funkcje, jak wydajnie, jak bezpiecznie, jak użytecznie. Do tego mamy jeszcze ograniczenia. Takie specjalne wymagania, które ograniczają nam przestrzeń rozwiązania. Ograniczenia informują o tym, że pewne cechy, pewne zachowanie nie jest dostępne. Mamy więc pewne analogie do Baboka.
Wymagania biznesowe, interesariusze, systemowe bądź wymagania rozwiązania i funkcjonalne to jest w zasadzie to samo co w Boboku. Wymagania jakościowe odpowiadają Bobokowym wymaganiom niefunkcjonalnym. Ograniczenia w IREP CPRE są rodzajem wymagań. Babok je wyróżnia jako osobny byt. Tu jest drobna różnica. Do tego dochodzą nam w IREP wymagania domenowe. Wymagania, które opisują m.in. aspekty standardów, przepisów, regulacji są związane z charakterystyką domeny, dziedziny biznesowej. Przykładowo, jeżeli tworzymy system, który ma funkcjonować w branży automotive, w branży motoryzacyjnej, wymagania domenowe mogą się wiązać właśnie z regulacjami pochodzącymi z tej branży. Tak wygląda klasyfikacja. I teraz zastanówmy się, jak tą klasyfikację zastosować w praktyce. Zacznijmy w ogóle od podstaw, zacznijmy od biznesu. Od tego, po co my tworzymy systemy. No bo nie tworzymy systemy tylko po to, żeby one były. To nie realizuje wartości biznesowej. Systemy to środek do osiągnięcia pewnych celów, potrzeb biznesowych. Punktem wejściowym jest więc biznes i cele biznesowe. I tutaj wracamy do Baboka, gdzie Babok definiuje, nie tylko zresztą Babok, definiuje zresztą pojęcie takie jak cel biznesowy. W IREP cele biznesowe są zaledwie wspomniane. W ujęciu Baboka możemy mówić o dwóch różnych rodzajach celów. I tu się pojawia problem w języku polskim, ponieważ w języku polskim business goal i business objective tłumaczymy jako cel biznesowy. Dlatego celowo podaję tutaj również definicję w języku angielskim. Zaczynamy od business goal, od celu biznesowego. Jest to pewien stan, kondycja, warunek, który organizacja będzie utrzymywać, definiować, utrzymywać, wyrażona raczej jakościowo, nie ilościowo. Przykładem celu biznesowego może być zwiększenie sprzedaży, wzrost zadowolenia klientów, zwiększenie siły marki, zdobycie nowych rynków. To mogą być takie cele. Natomiast business objective to są cele, ale już mierzalne. Tutaj stosujemy m.in. technikę SMART do określenia, do zapewnienia tego, żeby te cele były wyrażone precyzyjnie, mierzalnie, z aspektem czasowym. Business objective to swego rodzaju uszczegółowienie business goal. I mamy tutaj przykład odnoszący się konkretnie do zwiększenia sprzedaży. Przykład celu może brzmieć zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów o 10% do końca któregoś tam roku. To jest punkt wejściowy umożliwiający w ogóle rozpoczęcie rozmowy o wymaganiach dla konkretnego rozwiązania. Konkretne rozwiązania tworzymy po to między innymi, żeby umożliwić realizację celów. Wymagania biznesowe w tym naszym kontekście zwiększenia sprzedaży dotyczą tego, jak dana inicjatywa będzie wnosić wkład, będzie kontrybuować do osiągnięcia konkretnych celów biznesowych. Wymaganie biznesowe to nie jest to samo co cel biznesowy. Cel biznesowy dotyczy poziomu organizacji, biznesu. Wymaganie biznesowe dotyczy konkretnej inicjatywy zmiany, konkretnego projektu, inicjatywy, jakkolwiek to nazwiemy. Przykład wymagania biznesowego dla tego naszego kontekstu zwiększenia sprzedaży to dla przykładu umożliwienie klientowi zakupu produktów kanałem internetowym. To jest wymaganie biznesu. Ten cel, ta potrzeba ma być spełniona przez nasze rozwiązanie. Mając taki cel, znając kontekst biznesowy, znając interesariuszy, możemy pozyskać konkretne potrzeby interesariuszy, które mogą dotyczyć kwestii funkcjonalnych, ale i też jakościowych. Przykładowo, wymaganiem interesariusza może być to, żeby proces zakupu był intuicyjny, szybki, realizowany naprawdę bez żadnych problemów. Innym przykładem wymagania interesariusza może być to, że interesariusz typu klient życzy sobie możliwości płatności przy odbiorze. Mogę sobie życzyć tego, żeby dostać potwierdzenie zakupu produktu w formie cyfrowej. Nie jako papier, papierowy dokument, tylko formę cyfrową. Te wymagania biznesowe interesariuszy opisują warstwę potrzeby. Co potrzebujemy? Potrzebujemy ułatwić zakupy. Potrzebujemy intuicyjnego, prostego procesu zakupu. Wchodząc w wymagania systemowe, my już musimy mieć koncepcję rozwiązania, bo opisujemy już system. Konkretny produkt, czy to jest system o jakiś webowy, czy to jest aplikacja mobilna, czy to jest jakiś rodzaj systemu software'owo-hardware'owego, to nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie, to to, że tworząc wymagania systemowe, musimy już mieć zdefiniowaną koncepcję rozwiązania.
I przykładowe wymagania systemowe dla tego naszego kontekstu mogą brzmieć tak. Wymaganie funkcjonalne, system ma umożliwiać wyszukiwanie produktów w katalogu produktów. Jakościowe, dostępność. Ograniczenie, przykładowo tutaj ograniczenie biznesowe, maksymalna kwota jednorazowego zakupu to powiedzmy 10 tysięcy złotych. Innymi słowy, wymagania systemowe opisują nam już, jak zachowuje się system, w jakich warunkach, jak działa, jakimi cechami jakościowymi się charakteryzuje. Dla naszego kontekstu możemy też zdefiniować pewne wymagania domenowe, dziedzinowe. Dla przykładu, no mówimy tutaj o zakupach w sklepie internetowym, kanał internetowy, sklep internetowy. Prawdopodobnie wykonując zakupy, klient podaje swoje dane osobowe, więc obowiązuje nas ustawa o ochronie danych osobowych. Obowiązują nas przepisy. To są wymagania konkretnej dziedziny. Przykładem babokowych wymagań przejścia może tu być w tym konkretnym przypadku konieczność zapewnienia szkoleń personelowi obsługi klienta. Gdybyśmy nie mieli tego wymagania, co się zadzieje? Zadzieje się to, że tworzymy cudowny sklep internetowy, który funkcjonuje idealnie. Zakładamy, że wymagania są poprawnie zdefiniowane i zaimplementowane. Sklep, który działa, natomiast nie mamy odpowiedniego wsparcia procesowego. Mamy rozwiązanie internetowe, klienci korzystają z tego rozwiązania, natomiast personel obsługi klienta, pracownicy sklepu, nie wiedzą, jak nową ścieżkę zakupową obsługiwać. Stąd potrzebne jest to konkretne wymaganie przejścia. Tak może wyglądać przykład. Uporządkujmy teraz to sobie. Ja osobiście dzielę wymagania i dzielę artefakty, o których mówimy podczas realizacji projektów, na kilka warstw. Warstwa, która z poziomu projektu bardzo często jest niewidoczna, to warstwa, inaczej poziom biznesu, organizacji. To są cele biznesowe, to jest strategia firmy, to jest wizja. To jest uzasadnienie tego, z jakiego powodu firma funkcjonuje, dokąd dąży. To jest warstwa motywacji biznesowej. Kolejna warstwa to warstwa inicjatywy zmiany. O tym kapitalnie mówi Babok właśnie. Jak definiować zmianę? Jak tworzyć propozycję rozwiązania. W warstwie inicjatywy zmiany my już wiemy, że mamy potrzebę biznesową. Tą potrzebę biznesową teraz analizujemy, identyfikujemy wymagania biznesowe, identyfikujemy interesariuszy i ich potrzeby. Zatrzymujemy się na poziomie zdefiniowania koncepcji rozwiązania. No i jest ta trzecia warstwa, warstwa rozwiązania, warstwa, na której opisujemy konkretne wymagania funkcjonalne, jakościowe, wymagania typu ograniczenia, konkretne wymagania jakościowe, takie jak wydajność, takie jak zabezpieczenia, takie jak skalowalność. I do tego mamy wymagania, które w pewien sposób są wymaganiami przechodnimi, wymagania domenowe i wymagania przejścia. I tu jest pewien problem, ponieważ ani Babok, ani IREP wyraźnie nie definiuje, na którym poziomie te wymagania obowiązują. I jest to zasadne do pewnego stopnia, dlatego że wymagania domenowe, dziedzinowe i wymagania przejścia, one mogą dotyczyć zarówno poziomu organizacji, jak i poziomu projektu, inicjatywy zmiany, ale i poziomu rozwiązania. Wymaganiem przejścia może być na przykład konieczność migracji danych do nowego systemu. To dotyczy i samego rozwiązania, ale i inicjatywy zmiany, ponieważ ktoś gdzieś w jakiś sposób te dane będzie musiał zmigrować. Inny przykład. Wyobraźmy sobie wymagania dziedzinowe, wymagania pochodzące ze standardów czy regulacji. One mogą wpływać na konkretną funkcjonalność rozwiązania, ba, mogą wpływać w ogóle na to, jak rozwiązanie tworzymy. Oczywiście implikują też konsekwencje dla inicjatywy zmiany. Bardzo często takie regulacje narzucają sposób realizacji projektu. Regulacje, wymagania domenowe mogą też dotyczyć warstwy biznesowej, dlatego że żeby legalnie, prawidłowo działać w danym biznesie, musimy stosować się do pewnych standardów, do pewnych wytycznych, zachować zgodność z regulacjami i przepisami. Dlatego ja osobiście bym te wymagania traktowała jako swego rodzaju wymagania przechodnie, dotyczące różnych poziomów informacji. Próbując zebrać te informacje w całość, zaczęłabym od wymagań na poziomie biznesu, zaczęłabym konkretnie od warstwy motywacji biznesowej, cele biznesowe. Cele biznesowe, czyli swego rodzaju strategia dążenia firmy. Do czego firma dąży? Jaki stan chce osiągnąć? Z tego wynikają potrzeby, które muszą być spełnione, żeby do tego stanu dojść. Co jest źródłem wymagań biznesowych? I tu zaczyna się mowa o inicjatywie zmiany. Definiujemy wymagania biznesu, które opisują, jak konkretna inicjatywa wniesie wkład do realizacji celów.
Oprócz tego mamy tą warstwę interesariuszy, zaangażowanych w projekt, korzystających z produktu, który wytworzymy, w jakiś sposób mających swój udział czy wpływ na potrzeby biznesowe. Oni też mają oczekiwania. I dalej zaczynamy mówić o poziomie rozwiązań, o wymaganiach funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, w zależności od źródła, jeżeli to jest Babok, powiemy o wymaganiach rozwiązania, jeżeli to jest IREP, powiemy o wymaganiach systemowych, jeżeli nawiążemy do jeszcze innych źródeł, Automotive Spice powiedzmy, możemy mówić o wymaganiach systemowych i software'owych, czyli ta klasyfikacja może być jeszcze nieco bardziej drobiazgowa. Ważne jest to, żeby rozdzielić kilka typów informacji. To, co jest istotne z punktu widzenia organizacji, biznesu, co stanowi motywację biznesową, to, co dotyczy samego projektu i to, co dotyczy rozwiązania. I pomiędzy tymi artefaktami oczywiście są powiązania, to jest śledzenie, traceability, które możemy definiować wizualnie, możemy definiować w inne sposoby. Takie jest moje podejście do interpretacji wymagań, co oczywiście nie znaczy, że jest podejściem idealnym, sprawdzającym się w każdej sytuacji, dlatego że w zależności od kontekstu my taką klasyfikację możemy dostosować do własnych potrzeb. Przykładowo, jeżeli pracuję jako analityk czysto projektowy, analityk systemowy, czy nazwijmy tą rolę jakkolwiek sobie życzymy, w pewnym stopniu ja jestem odcięta od warstwy biznesu. To, co ja widzę, to widzę bardzo często wymagania na poziomie systemowym. I stosuję klasyfikację dostosowaną do tych konkretnych potrzeb. Natomiast jeżeli jestem analitykiem biznesowym, zaangażowanym w sam proces tworzenia czy pozyskiwania potrzeb biznesowych, zaangażowany w tworzenie strategii zmiany, wtedy widzę też te poziomy wyższe. I w idealnym świecie mam dostęp do warstwy biznesowej, dlatego że powinnam tworzyć koncepcję zmiany, czy ogólnie rozwiązania, które wnoszą wkład do realizacji celów. Jak do tego wszystkiego się ma ISO ze swoim modelem jakości oprogramowania? Ano tak się ma, że jeżeli mówimy o wymaganiach systemowych, możemy kapitalnie nawiązać do modelu jakościowego Square i konkretne wymagania systemowe odnieść do klasyfikacji Square, która charakteryzuje jakość produktu jako funkcjonalność, wydajność, kompatybilność, użyteczność itd. To są nasze wymagania funkcjonalne, a całą resztę możemy traktować jako typy wymagań jakościowych. Jaki z tego wniosek? Taki wniosek, żeby stworzyć właściwą dla danego kontekstu klasyfikację wymagań, poziomu wymagań, typów wymagań, spokojnie można czerpać z różnych źródeł. Można czerpać z Boboka, można czerpać z IREP, z ISO, z innych źródeł. Ważne jest to, żeby się zastanowić, o jakiej warstwie informacji my mówimy, jaki aspekt adresujemy. Czy to jest aspekt potrzeb interesariusza, czy to jest aspekt funkcjonalności, czy innej cechy rozwiązania. I odpowiednio dobieramy standardy klasyfikacji. Źródła, na których oparłam poniższą interpretację, to Babok, IREP, ISO model jakości. Polecam też zapoznanie się z pełnym tekstem opisującym próbę interpretacji różnych poziomów i typów wymagań dostępnych na stronie. Dziękuję za uwagę.